Moi drodzy, witam Was serdecznie w tę niedzielę. Coś nieprawdopodobnego. Jak wiecie, ruszyła już piłka nożna na dużym poziomie. Bundesliga, wczoraj mecz na przykład Borussia Schalke. Dzisiaj kolejny mecz. Dzisiaj nagrywam to o godzinie 16. Za dwie godzinki mamy mecz Union Berlin, gdzie gra Gikiewicz, i Bayern Monachium, gdzie gra Lewandowski. Także no piękny weekend. Trzeba się uśmiechać, trzeba się uczyć. A przy okazji mamy dziewiąte podsumowanie, językowo-rozwojowe podsumowanie mojego kanału. Słuchajcie, w poniedziałek w 15 części Zostań w domu, ucz się angielskiego z Kornelem powiedziałem Wam o czasie przeszłym od A do Z. No i na przykład z tej perspektywy, tak jak wspomniałem, it's Sunday, today is Sunday, dzisiaj jest niedziela, to ja mogę powiedzieć I watched the match yesterday, oglądałem ten mecz wczoraj, albo I didn't watch the match yesterday, nie oglądałem tego meczu wczoraj. A jak zapytam się kogoś, czy oglądałeś ten mecz wczoraj? Did you watch the match yesterday? No i słuchajcie, o wszystkim w poniedziałek od A do Z mówiłem. Czas przeszły jest banalny, prosty, wystarczy tam wejść w poniedziałkową część, 15 część, zostań w domu i ucz się angielskiego z Kornelem i wszystko tam macie. Natomiast w czwartkowej językowej ciekawostce mówiłem Wam, jak planować coś na 100%, 90% i 80%. I patrzcie, dzisiaj jest niedziela, ja jutro mam już zabukowany, chciałem powiedzieć. Jutro mam test na koronawirusa. Więc powiem, I'm having a test tomorrow. I'm having a test tomorrow. To jest na 100%. Wiem, o której godzinie mam pojechać, gdzie mam pojechać, więc w tej sytuacji tak powiem naturalnie Anglik. I'm having a test tomorrow. Natomiast jeżeli chcę też powiedzieć na 90%, no mam w planie w tym najbliższym tygodniu zrobić 6 treningów, 6 jednostek treningowych. No to wtedy u mnie to raczej 100%, ale powiedzmy, że zawsze coś tam może wypaść, jakaś wymówka czy coś, no excuses, żadnych wymówek, pamiętajcie. No to wtedy powiem, I'm going to do 6 trainings. I'm going to do 6 trainings this week. Czyli w tym tygodniu zamierzam zrobić 6 treningów. A natomiast jeżeli coś luźno sobie mówię, raczej to zrobię, ale to jest mniej pewne niż te 100%, 90%, no to wtedy powiem na przykład I will play FIFA next weekend. Pogram FIFA w następny weekend. I will play, tak? Czyli patrzcie, trzy sposoby odnoszenia się do przyszłości w zależności od tego, co dla nas jest pewne, co dla nas jest troszkę mniej pewne i najmniej pewne to jest will. O tym mówiłem od A do Z w językowej ciekawostce numer 9 w czwartek. Jeżeli jesteście tym zainteresowani, wskoczcie tam i zobaczcie sobie. No i jak zawsze przypominam, językowo-rozwojowe podsumowanie tygodnia to jest również podsumowanie mojej aktywności w social media, czyli w różnych mediach społecznościowych, gdzie działam tylko i wyłącznie rozwojowo. I popatrzmy, no w tym tygodniu trochę zaniedbałem Twittera, muszę Wam przyznać, bo wrzuciłem tylko dwa wyrażenia, ale musicie mi wybaczyć, ponieważ cały tydzień z moimi językowymi podopiecznymi, w szczególności mówię tu o moich podopiecznych ze świata piłki nożnej, the football world, analizowaliśmy Bundesligę, różnego rodzaju zespoły, z perspektywy językowej oczywiście, więc dlatego też tylko dwa wyrażonka, ale słuchajcie, tylko dwa wyrażonka. Dwa wyrażonka to jest krok do przodu. I pierwszym takim wyrażonkiem, dość trudnym, na wysokim poziomie jest vow never to. Pisze się V-O-W. I nie czyta się vow, tylko vow. Na przykład I vow never to lie again. Czyli przyrzekam, że już nigdy nie będę kłamać, tak? Vow never to. I czasownik. Nie wiem, ktoś powie, przyrzekam, że już nigdy nie będę pić alkoholu. I vow never to drink alcohol. Przyrzekam, że już nigdy się nie będę z nią czy z nim spotykać. I vow never to meet him or her in the future. W przyszłości. Patrzcie, vow never to. Nie musimy mówić tylko i wyłącznie I promise I will not do it. Obiecuję, że. Mamy inne opcje. Zresztą taki pomysł mi wpadł do głowy. Zobaczcie sobie na mój fanpage Football English, język angielski piłkarski. Dzisiaj wrzuciłem trzy krótkie wypowiedzi zawodników i trenerów po meczu Borussia Schalke i tam wypowiada się Wagner, Haaland, którzy mówią dobrze po angielsku, natomiast też jest wypowiedź McKenniego, piłkarza Schalke, on jest Kanadyjczykiem bodajże. Zobaczcie, jaka jest totalna różnica pomiędzy jego wypowiedzią a wypowiedziami Haalanda i Wagnera. Haaland i Wagner fajnie mówią po angielsku, natomiast słuchajcie, no jest kolosalna różnica, dlatego jeżeli chcecie pływać z rekinami, if you want to swim with the sharks, trzeba wychodzić poza strefę komfortu, bo nigdy nie wiecie, czy Anglik, Amerykanin czy Kanadyjczyk nie użyją wyrażenia I vow never to, zamiast I promise albo I promise I will not do something. Tak więc tak się można rozwinąć. I kolejnym wyrażonkiem, drugim na Twitterze, a ogólnie to jest 523 wyrażenie, było wyrażenie peerless, P-E-R-y, L-E-S-S-Y. Słuchajcie, że ktoś jest nie do porównania, że ktoś jest tak dobry, że po prostu nie da się go zastąpić. Na przykład dałem taki przykład, że Robert Lewandowski jest a PLS striker.
Możemy powiedzieć Cornell is a PLS coach of English. Czyli taki no, najlepszy z najlepszych oczywiście, ja to mówię pół żartem, pół serio. Natomiast nie mówcie tylko i wyłącznie po angielsku, nie wiem, very good, he's very good. Mamy wyrażonka takie jak PLS chociażby i dlaczego, jeżeli uważamy kogoś za naprawdę top, top quality, I don't know, player, teacher, worker, you can say he is PLS, she is PLS. Zachęcam Was gorąco na wejście na mojego Twittera językowego, gdzie mamy już 523 wyrażenia w kontekście. To jest nieprawdopodobny rozwój, step by step, ja to bodajże już trzeci rok robię, więc to nie jest tak, że zrobiłem to w tydzień, nie da się w tydzień zrobić, tak? Więc generalnie warto tam zaglądnąć. Kolejna część, słuchajcie, moi językowi podopieczni. Tak jak Wam powiedziałem, w tym tygodniu nie wyszczególniam żadnego z moich językowych podopiecznych, wyszczególniam wszystkich ludzi świata piłki nożnej, którzy ze mną współpracują. Trenerów, coaches, zawodników, players, różnego rodzaju działaczy, kibiców, dziennikarzy, wiele osób ze mną językowo współpracuje, mamy indywidualne treningi językowe i tak jak Wam wspomniałem, w tym tygodniu robiłem dużą analizę Bundesligi. Rozmawialiśmy o Bundeslidze, wczoraj wrzuciłem język angielski piłkarski, 11 część, zobaczcie sobie, 21 wyrażeń w kontekście, fachowa nomenklatura dla świata piłki nożnej i właśnie pozdrawiam w tym momencie wszystkich moich podopiecznych ze świata piłki nożnej. I między innymi mieliśmy proste wyrażonko a master at something. Słuchajcie, master jest mistrz, można powiedzieć he's a master, też pan, na przykład on jest panem, ale to mówię w kontekście czegoś, że jesteśmy dobrzy w czymś. He's a master at something, she's a master at something, czyli ktoś jest mistrzem w czymś. I patrzcie, nie uczymy się słówka master, żeby kartkóweczkę napisać, piątkę dostać. Mówiłem Wam wczoraj w języku angielskim, piłkarskim, że ja zdałem, miałem piątkę w klasie maturalnej z niemieckiego, a ja nie potrafiłem nawet zdania zamienić z jakimś Niemcem. Po prostu nie potrafiłem. Miałem piątkę z niemieckiego, a nie potrafiłem po niemiecku mówić. To jest unbelievable, nieprawdopodobne. I nie chcę, żebyście tak się angielskiego uczyli, bo nauka angielskiego, jest duża różnica między nauką a uczęszczaniem na zajęcia. Więc jak się uczycie, podążacie ze mną, a coraz więcej Was podąża ze mną krok po kroku, step by step w naszym językowym rozwoju, nie uczcie się słówka master, tylko od razu się uczycie a master at. Patrzcie, mówimy o kimś, on jest mistrzem w nauczaniu angielskiego. Ciekawe kto. So, he's a master at teaching English. He's a master at teaching English. Czyli he's, odmiana czasownika być. He's, he is. Później całe wyrażonko a master at. I następnie czasownik z końcóweczką ing. Easy peasy lemon squeezy, guys. To jest banalne. Patrzcie, ona jest mistrzynią w gotowaniu. She's a master at cooking. Nie wiem, mówimy o jakimś zespole piłkarskim. Oni są mistrzami zdobywania goli. They're masters at scoring goals. Tylko to już będziemy mieli masters at, bo jest liczba mnoga. Ale generalnie skupiamy się na a master at. Jakiś trener. He's a master at coaching. He's a master at coaching. On jest mistrzem w trenowaniu. Wszystko możecie powiedzieć. Wszystko możecie powiedzieć z tym wyrażonkiem, bądźcie kreatywni, it's just up to you, to zależy tylko i wyłącznie od Was. No i słuchajcie, ostatnia rzecz, online English, czyli język angielski gdzieś tam z internetów zaczerpnięty, też z moimi podopiecznymi przerabialiśmy w tym tygodniu słówko to. Słówko to jest bardzo często używane słówko w języku angielskim, na przykład występuje po czasownikach niektórych, na przykład what do you want, czego chcesz, ja powiem, chcę się napić kawy, I want to drink coffee, czyli wiecie, że want muszę się od razu nauczyć z to i później wjeżdża mi czasownik, albo what do you prefer, I prefer to drink tea. Wolę napić się herbaty, czyli prefer to i czasownik bez końcóweczki ing. No ale między innymi to słówko tu też się używa z przymiotnikami. I po raz kolejny, bo ja do znudzenia to będę mówił. Nie ma sensu się uczyć słówka difficult, trudny, albo słówka easy, łatwy, albo słówka fun, zabawny, bez kontekstu. No bo co Wam doda? Nauczcie się od razu. Zabawnie jest uczyć się angielskiego z Cornelem. It's fun to learn English with Cornel. Patrzcie, it's fun, później to słówko tu i czasownik bez końcóweczki ing. It's fun to learn English with Cornel. Patrzcie, trudno jest uczyć się matematyki. It's difficult to learn maths. Patrzcie, it's difficult to. Czyli pieczecie nie dwie, a chyba z pięć pieczeni na jednym ruszcie, ponieważ uczycie się słówka difficult, ale potraficie je pięknie w kontekście używać. Nie wiem, łatwo jest biegać, jakieś tam bezsensowne zdanie, ale gramatycznie patrzcie. It's easy to jog. It's easy to run. Interesującym jest oglądanie tego filmu. It's interesting to watch the film. Albo nudnym jest czytanie tej książki. It's boring to read the book. No to jest angielski. To jest angielski na takim powerze. To jest taki angielski życiowy. Celem jest mówienie pełnymi zdaniami. Także o to właśnie w tym chodzi. Step by step. Kolejny tydzień za nami. No co ja więcej mam Wam dzisiaj powiedzieć? Podsumowanko zrobione.
angielski z internetów ogarnięty. Także jutro wjeżdżamy z kolejnym tygodniem rozwojowym. Guys, enjoy the rest of the day. Bayern Munich, Union Berlin at 6 p.m. tak? Czyli Union Berlin, Bayern Monachium o 18. Także pięknego, enjoy this Sunday. Cieszcie się tą niedzielą i pamiętajcie, Monday! Jutro jest poniedziałek, kolejny rozwojowy tydzień. Zróbcie wszystko, żeby za tydzień, jak będę robił kolejne językowo-rozwojowe podsumowanie, zróbcie wszystko, żeby być o krok dalej w swoim językowym rozwoju. I nie tylko językowym. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Bye bye, guys.